Serdecznie witam. Dzisiaj z Elizą Sarno porozmawiamy na temat metody Access Consciousness. Witam Cię. Witam. I od kilku lat uczysz tej metody, więc może tak chronologicznie powiedz, dlaczego Cię ta metoda zainteresowała. I zadając to pytanie, tak prawdziwie, naprawdę, w totalnym obnażeniu ze sobą samym, okazuje się, że to życie, którego pragniemy, to nie jest czerwony Cadillac i dom z czerwoną cegłą i kolorowy płotek i drzewo i pies i mąż i dwójka dzieci, najlepiej chłopiec i dziewczynka. To jest jakaś energia, która się pojawia. To jest jakaś świadomość tego, jakie są dzisiaj możliwości wykreowania takiego życia, które naprawdę jest tym, czego pragniemy. Wielu ludzi, z którymi miałam do czynienia gdzieś, można powiedzieć, zniknęli z mojego życia właśnie z tego tytułu, że ja zmieniłam swój punkt widzenia, widząc, że tak naprawdę nie ma podziału między dobrem i złem i samo pytanie, czego ktoś chce ode mnie w zamian, jest puste dla mnie. Dlaczego? Dlatego, że dotarło do mnie właśnie dzięki używaniu narzędzi Access, że dawanie jest otrzymywaniem. Żeby rzeczywiście mieć możliwość tej jedności, tego totalnego obnażenia, nieposiadania tej potrzeby bronienia się, chronienia przed wszystkim, to fenomenalne jest mieć do tego narzędzia, żeby wyłączyć umysł, bo tak naprawdę ograniczenia są tworem naszego umysłu. I wszystkie te pytania, procesy werbalne, procesy manualne, to jak ja ich dzisiaj używam, one dają mi lekkość dokonywania wyboru bycia sobą przestrzenią bez granic. Co znaczy bycie obecną? To znaczy nie umniejszanie siebie, również energetycznie, nie umniejszanie swojej przestrzeni, którą jestem, więc bycie cały czas ogromną przestrzenią istnienia, którą jestem, energią, którą jestem, daje mi świadomość tego, co się wokół mnie dzieje. Niektórzy nazywają to jasnowidzeniem, niektórzy nazywają to totalną świadomością, intuicją. Są miliony nazw. Jeżeli mam wolny wybór, a dla mnie to jest cechą nieograniczonego istnienia, czy w ogóle mogę się czegokolwiek bać? Więc czym są pręty? Te straszne pręty. Śmiałam się ja i moje ciało. To było tak intensywne, że przez tydzień czułam zakwasy, ale było to tak fenomenalne. Ja zrozumiałam, że ja jestem tą energią, że ja jestem radością. I widząc w ludziach tą radość, która jest schowana i skompresowana, bo nie wolno się za bardzo śmiać. Bo nie wypada. Bo nie wypada, w tej rzeczywistości niekoniecznie. Rodzina, która widziała zmiany we mnie, reagowała bardzo zabawnie. Siostra pytała mi się, czy biorę jakieś środki, które powodują. Daj mi kontakt do dealera. Tak, daj mi kontakt do dealera, tak. Więc jeżeli są te środki, to ja dzisiaj chętnie jestem tym dealerem. Mhm.